Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie tylko Świebodzice, ale cała Polska żyją tragedią, która wydarzyła się w sobotę, tragedią związaną z katastrofą budowlaną. Na miejscu był nie tylko burmistrz i wojewoda, ale również wszystkie służby. Jednocześnie przyjechała do Świebodzic pani premier Beata Szydło i pan minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Podjęli decyzję, że zaopiekują się szczególnie rodzinami. To już się wydarzyło, wypłacono 6 tysięcy dla każdej rodziny. Pan burmistrz będzie mówił o swoich działaniach i swoich decyzjach. Rozpoczęły się już pogrzeby. Wczoraj pierwszy był w Wilkanowie i w Międzylesiu. I zgodnie z deklaracją pani premier przyznała 4 renty socjalne dla dzieci, które zostały osierocone. Dlatego dzisiaj jestem w roli przedstawiciela rządu, przedstawiciela pani premier Beaty Szydło, żeby panu burmistrzowi wręczyć decyzję pani premier, które za moment odczytam, żeby poinformował rodziny o przyznanych rentach socjalnych. Pozwólcie państwo, że już nie wskazując nazwisk, przeczytam jedną decyzję, żebyście państwo mieli świadomość wagi i odpowiedzialności pani premier za zaopiekowanie się mieszkańcami, przede wszystkim dziećmi z poszkodowanych rodzin. Decyzja. Na podstawie artykułu 82 ustęp 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznaję rentę specjalną w stałej kwocie 3050 zł brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 maja 2017 roku. Przyznana renta wypłacana będzie niezależnie od innych świadczeń. To, co możemy zrobić na już dla osieroconych dzieci. Dlatego dzisiaj przekazuję to na ręce pana burmistrza. W poniedziałek zostały wypłacone pierwsze zasiłki, pierwsza pomoc dla 6 rodzin. Ta pomoc będzie nadal postępowała zgodnie z tym, jak będzie przekazywana przez pana burmistrza. Chcemy uczestniczyć również finansowo, jeżeli chodzi o budżet państwa, w remoncie, dostosowaniu mieszkań komunalnych dla rodzin. To już się dzieje. Pomagamy również przy kwestiach związanych z pokryciem kosztów akcji ratunkowej. Tutaj służby wojewody są w kontakcie ze służbami pana burmistrza. Jest to również wsparcie merytoryczne. I oczywiście, tak jak pani premier mówiła, jak pani minister przed chwilą, jesteśmy absolutnie otwarci na wszelkie sugestie dalszej pomocy. To, co cieszy, osoba, która była najbardziej poszkodowana i jest w tym momencie w szpitalu, mimo że jest w stanie ciężkim, jednak sytuacja poprawia się i to jest ta bardzo dobra informacja, którą chciałbym dzisiaj też państwu przekazać. Ja też pragnę chcę rozpocząć od podziękowań, choć nadal jesteśmy w tym smutnym, trudnym czasie, jeszcze przed wieloma pogrzebami, ale proszę państwa, tak jak przykład zachowań pani premier, rządu, służb wojewody w kontekście pomocy, niesienia pomocy, materializowanej tej pomocy, tak też pragnę podziękować za ogrom dobrego serca wykazywanego przez osoby fizyczne, przez firmy, przez, tak użyję takiego zwrotu, całe społeczeństwo polskie. Także z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To się przejawia zarówno w płatach pieniężnych, jak również w
wprost oferowanymi, czy to sprzętami AGD, czy wszelkimi innymi potrzebnymi sprzętami, zarówno w meblach, jak i również, nie wiem, w pościeli i w innych najdrobniejszych, ale jakże ważnych dla rodzin, które na ten moment wszystko straciły rzeczach w sprzęcie. I tymi słowami chciałem rozpocząć, by naprawdę bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo to współczucie, to wsparcie, to deklarowanie czy bycie, odczuwalne bycie z nami w tej sytuacji jest dla nas ogromnie ważne. Z każdą rodziną zostały ustalone ewentualne postępowania, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne. Zasadniczo wszystkie w tej chwili decyzje uważamy za tymczasowe, bardzo mocno podkreślam to słowo, za tymczasowe. Natomiast w tych sytuacjach, gdzie spokojnie mają lokum i spokojnie będą oczekiwać na mieszkania w pełni przygotowane, włącznie z pełnym wyposażeniem będą przygotowane i wtedy docelowo będą te mieszkania przydzielane. Na ten moment wszystkie decyzje traktujemy jako zastępcze, jako tymczasowe. Tu, proszę Państwa, również chciałem jeszcze się odnieść. Dla dzieciaków pani premier oczywiście przyznała renty specjalne, ale też ukłon dla machiny powiedzmy sądowniczej, ponieważ już została orzeczona piecza zastępcza dla dwójki dzieciaków i to również powoduje, że mamy na ten moment ten stan prawno-formalny całkowicie wyprostowany i możemy też podejmować wszelkie działania w tym zakresie. Jak tutaj pani minister dookreśliła, wszystkie dzieciaki otrzymały renty specjalne, za co bardzo, bardzo dziękujemy.